Ptaszarnia wrocławskiego zoo prezentuje się wprost imponująco. Dzioborożec palawański rozmnażający się tylko tutaj, a także między innymi papuga ara. No właśnie, ciekawe czy nam odmacha. Budynek ptaszarni we wrocławskim zoo powstał w 1889 roku. Dzisiaj odrestaurowany jest z zachowaniem jego pierwotnego kształtu, ale pełni także wiele innych ważnych funkcji. Mówi prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Ale także chcieliśmy wprowadzić pewne nowe rozwiązanie, jeżeli na przykład chodzi o ogrzewanie tego miejsca, bo tutaj na dachu znajdziemy fotowoltaikę, znajdziemy pompy ciepła, także zależało nam na tym, aby to był także budynek eko. Prawie 7 milionów, tyle nas kosztowała ta inwestycja. I to, co jest ważne, to w środku znajdziemy bardzo różne gatunki ptaków z bardzo różnych kontynentów, często zagrożone wyginięciem. W związku z tym no, to nie tylko i wyłącznie miejsce do pokazywania, do prezentowania ptaków, ale także miejsce ich de facto ochrony. Ara szafirowa, szpak balijski czy dzioborożec białodzioby to jedne z najbardziej zagrożonych gatunków ptaków na świecie. Właśnie otrzymały nowy dom. I mniej więcej szacuje się, że 1/6 ptaków może w ogóle zniknąć z powierzchni ziemi. Także ten pawilon ma na celu pokazanie właśnie te gatunki, które są bardzo mocno narażone na wyginięcie. Nikt z nas nie wyobraża sobie świata bez śpiewu ptaków. Niestety ludzkość robi wiele, aby do tego doprowadzić. Jak mówi dyrektor ogrodu zoologicznego Radosław Ratajszczak, ptaszarnia to miejsce unikatowe. Myślę, że to jest unikalne. No właśnie takiej ptaszarni w Europie w tej chwili nie ma. Morza Antwerpia, właśnie starej ptaszarni z takim dużym ładunkiem edukacji i no, z innym celem, czyli hodowlą tych gatunków zagrożonych, a także pokazaniem, co zrobiliśmy z tymi, które kiedyś istniały. Także myślę, że jest unikalna. Staramy się nie robić kopii. W tym zoo nie robi się kopii. I co do tego nie ma wątpliwości. Wrocławskiego zoo nie da się podrobić. Dariusz Nowakowski, Sudeckie Fakty.